W najnowszym odcinku podcastu Wojewódzki Kędzierski, Lech Wałęsa wygłosił kilka szczerych uwag. Wyznał, że po śmierci chciałby zostać skremowany, argumentując to słowami, by mnie robaki nie jadły. Poruszył również temat ochrony planety przed katastrofą klimatyczną, wyrażając pragnienie, by ludzie przestali ją niszczyć. Następnie ujawnił swoje przemyślenia na temat małżeństwa. Na pytanie Kuby Wojewódzkiego, czy kiedykolwiek rozważał rozstanie z żoną, Wałęsa zaprzeczył, tłumacząc, że są praktykującymi katolikami. Stwierdził, że gdyby nie byli wierzący, prawdopodobnie by się rozwiedli. To mnie trzyma, to mi się podoba. To mi jest potrzebne, tylko trzeba to rozumieć, powiedział. Wałęsa wyraził też podziw dla swojej żony, podkreślając jej nieprawdopodobne cechy. Często, kiedy coś mi tam zarzuca, to nie mam co jej zarzucić, bo jest za dobra po prostu. Na koniec opowiedział o relacjach domowych i władzy w rodzinie, zaznaczając, że aktualne układy w rodzinie nie do końca mu odpowiadają. Lech Wałęsa wyraził swoje niezadowolenie z domowych relacji, ale coraz bardziej mi się nie podoba, bo mnie za bardzo gnębi. W domu nie jestem szefem. Szefem jest Danuta. Przyjęła władzę, kiedy do Warszawy przyjechałem, i teraz nie chcę oddać, powiedział o swojej żonie. Ponadto, Wałęsa przyznał, że ma trudności w relacjach z dziećmi. Na pytanie o wyrażanie miłości do dzieci odpowiedział, wcale, prawie wcale. Nie czuję się z tym dobrze. Musiałem zostawić rodzinę, by zająć się innymi rzeczami. To są straty nie do odrobienia. Kiedy byłem potrzebny, gdy dzieci były małe. Musiałem czuwać. Wałęsa przyznał, że również jego żona otrzymała niewiele zapewnień co do jego uczuć. Tam nie było czułości. Pokazywanie miłości przez pracę. Wnukom też nie powiedziałem, że je kocham. Dlatego, że nie potrafię. Ja jestem z rewolucji. Kocham, ale nie demonstruję, powiedział. Danuta Wałęsa również wyznała w swojej autobiografii, że nigdy nie usłyszała od męża słów kocham cię. Lech podkreślił, że mimo to stara się być jak najlepszym dziadkiem, ojcem i partnerem. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.